Radio wnet www.wnet.fm Poranek wnet w Krakowie i w Warszawie. Radio dwóch stolic. Do studia wchodzi pan poseł Marek Jakubiak. Zajmuje miejsce dostojny, już nie tak jak Antoni Opaliński. Taneczny, taneczny krok. Tutaj proszę usiąść bardziej bliżej mikrofonu. Roz, zaczniemy od rozmowy politycznej. Marek Jakub jak przestał być członkiem sejmowej komisji śledczej do spraw VAT-u to była dla Pana niespodzianka, radosna wiadomość czy smutna. No, dzień dobry, witam państwa. No, niespodzianka i to bardzo smutna, taka rozczarowująca, powiem, bo przecież to ja byłem inicjatorem Komisji Watowskiej, to ja o nią się szarpałem. To nie był pomysł KUKI z 15, tylko marka Jakubiaka i, i prawdę powiedziawszy, zażenowany jestem taką małością ludzką. Tym bardziej, że to się stało w bardzo nieoczekiwanym momencie. To był moment, w którym. Akurat y, przesłuchiwałem panią minister hojny duch, którą dzisiaj wszyscy są wstrząśnięci wiedzą, którą y, udało się wtedy y, pozyskać. Y, a skutkiem tej wiedzy było, nie wiem, zwolnienie mnie ze stanowiska, z tej komisji przez to jest jakaś paranoja. A co? Y, y, czyli to była decyzja osobista Pawła Kukiza? Nie mam pojęcia. Myślę, że nie wiem, no być może tak. Od... Ale wie pan co, Paweł Kukis? ale przecież to Prawo i Sprawiedliwość mnie odwołało, przecież to nie Paweł Kukis mnie odwołał, bo tam 20 głosów raptem było, a tutaj Prawo i Sprawiedliwość razem z PO w większości odwołało mnie ze stanowiska, z komisji i powiadam, bardzo dziwne, Nowoczesna głosowała za mną i PSL, to, to... to nie spodziewałem się czegoś takiego. Schetyna głosował y, y, razem z panią Kopacz, żeby mnie zostawić. Cała reszta była przeciwko. To coś niesamowitego w ogóle. To było y, głosowa głosowanie no takie bym powiedział po, po, polityczne i głosowanie rozumiem, że posłowie PiSu, ponieważ był wniosek ruchu Kukiza do tego, żeby, żeby pana odwołać z komisji. No ja słuchałem teraz jednego z posłów Kukiz 15, który mówił na antenie jednego z radii, że to że mnie odwołał Prawo i Sprawiedliwość, a nie oni. Ja nie wiem. To, to znaczy, wie że. Ja, Pan, Panie redaktorze, dajmy spokój. To, już. to tylko no. o tych zeznaniach Pani hojny duch, co one wniosły do, 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 do wiedzy na temat całego Vatowskiego e, e, przewału. Mhm. A czy może tak. Jakbyśmy na wykres popatrzyli, to wtedy, kiedy pani Hojna Duch była ministrem, to ta luka się zmniejszała. Ona wyraźnie zaczęła wzrastać po tym, jak za drugim razem została usunięta ze stanowiska. Pierwszy raz ją z jej zakresu obowiązków wyłączono, ją, wyłączono jej departamenty podatkowe, ponieważ, tak jak mówi, no. Było, było takie odczucie, że ona przeszkadza. W związku z tym jej zabrano podatkowe. Po czym po paru miesiącach, kiedy w 2008 roku to już było, po paru miesiącach sprawowania swojej funkcji bez departamentów podatkowych, udzieliła wywiadu w TVN-ie, który nie spodobał się Donaldowi Tuskowi, i została usunięta w ogóle, wyrzucona, żeby już tam kolokwialnie nie mówić, z, z ministerstwa. Jak to ładnie, pięknie ujęła, bo to jest bardzo delikatna osoba, osoba dano jej dwie, dwie oferty pracy. Pierwsza jej wymarzona, czyli polityka, Rada Polityki Pieniężnej i druga w Europie jakiegoś tam komisarza. Więc proszę zobaczyć, z tego, z tego zeznania wynika wyraźnie, że Donald Tusk ingerował nawet w to, kto, gdzie jest zatrudniany w Ministerstwie Finansów. Ale powiem panu państwu jeszcze tak, że szanowni państwo, no nie nie może tak być, żeby w Ministerstwie Finansów urzędnik prywatnej firmy, bo to tak można określić, Ernest Young miał gabinet swój i on procedował w imieniu Ministerstwa Finansów nowelizację ustaw podatkowych. Przecież to jest po prostu jakaś aberracja totalna. Proszę Państwa, są y, lobbyści, są doradcy, ale nie autorzy. Autorem musi być minister, a tymczasem tam się zrobił taki układ zamknięty, polegający na tym, że Komisja Przyjazne Państwo była inicjatorem. To docierało do, po, do y, gabinetu politycznego Rady Ministrów, do pana ministra Nowaka. Pan minister Nowak to czytał i puszczał to dalej do tejże pani doradczyni, a ona to klepała. No więc pani minister się denerwowała i mówi: Zaraz to ja jestem od tego. A pan Rostowski mówi: Nie, nie, ta pani, Proszę brać pod uwagę, co ta pani mówi z Ernestem Young. No to przepraszam bardzo, zapytałem się wprost. Czy jak powiem, że pan minister Rostowski działał na szkodę Skarbu Państwa, to to jest prawda czy nie? Tak. To jest prawda. Tak odpowiedziała pani minister. Więc przed nami, znaczy nie przede mną już, natomiast przed komisją jest szereg pytań do świadków, szczególnie do pana Rostowskiego, który jest bodajże na 10 grudnia wezwany. I, i prawdę mówiąc, no ciekawe zeznania. Ciekawa, ciekawa sytuacja będzie teraz. Komisja vat śledcza już ten epizod w pana życiu jest za panem, ale przed panem plany polityczne, bo był pan jednym z gości piątej konferencji prawicy wolnościowej. Ma pan, przedstawił pan pewien polityczny projekt, który jak wygląda? Znaczy, to nie jest żadna nowość. Ta nowość <grym> była przed parlamentarnymi wyborami w zakresie Kukiz 15 i tam się to powiodło. Oczywiście Paweł był bardzo otwarty i tutaj szacun, bo, bo, bo dzięki jemu determinacji te listy zostały wzbogacone przez e, wolnościowców, e, tak zwanych narodowców, i tak dalej. Więc e, tutaj wielki szacun, zaufał e, weszli e, i udało się. I to był taki element, który trzeba powtórzyć. Paweł się w tej chwili, że tak powiem, izoluje od takich różnych właśnie poczynań. On już chce mieć tylko swoich takich, jak to on ich nazywa, pretorianów politycznych. Ja uważam, że polityka to jest sztuka dialogu, a nie podległości. Więc my tutaj się różnimy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ten projekt Federacja dla RP na stronach internetowych.org to jest to jest. Instytucja, która ma być, bo ona jest w budowie w tej chwili z taką federacją osób fizycznych, stowarzyszeń i partii politycznych, które nigdy nie zobaczą Sejmu, dlatego że są za małe i one nie przekroczą jakby nie, nie mają na tyle powera, żeby się rozwinąć dalej. A to polityka duża propaguje takie ugrupowania. W związku z tym wsiadamy do tego okrętu wszyscy i płyniemy na jednych listach do parlamentu. Ale wszyscy, czyli kto? I to jest dobre pytanie, bo teraz, y, tak naprawdę, do, tego, do, do tej federacji y, 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 mam wrażenie i, i, i takie przekonanie, że powinni wszyscy pójść, y, ci, którzy są dzisiaj w parlamencie, y, a wywodzą się na przykład z Kuki z 15, mówię tutaj o tych dwóch Wisach, y, czyli y, wolni i solidarni i wolni i y, y, y coś tam. To, to jak grzyby po deszczu powstają yy, i powiem szczerze, że yy, i skuteczni, przepraszam, i skuteczni yy, yy, oraz ruch narodowy i, yy, i inne ruchy, które tak jak mówię, tak jak akcja, yy, akcja zjednoczeniowa prawicy polskiej, którzy powinni wejść do, do tej federacji yy, i w sposób demokratyczny za pomocą prawyborów poustawiać listy do Parlamentu Europejskiego w ramach ćwiczeń, bo tam jest małe prawdopodobieństwo uzyskać wynik nawet 15% w przyszłych wyborach. I szczerze powiedziawszy, ja uważam, że to, co mówię w tej chwili, proszę Państwa, jest gigantycznie ważna sprawa. To, tego lekce sobie ważyć nie można. Z uwagi na to, że w przyszłym parlamencie rząd będzie na granicy większości. Najprawdopodobniej jakich rząd by nie był, czy to jest z lewa, czy prawa, to bliższe, bliższe osiągnięcie większości w Sejmie jest po stronie lewej dzisiaj i koalicji wyborczej, niż, niż Prawa i Sprawiedliwości. Także. Środek jest bardzo potrzebny. Ale czy, niezbędny. Czy to jest krok pierwszy, czy już ten zalążek tej federacji, tego ruchu jest? Proszę Państwa, w ciągu jednego dnia się tysiąc osób zapisało. No to tyle Państwu mogę powiedzieć. No w ciągu jednego dnia, bo drugi dzień dosłownie baza danych zaczyna działać. W ciągu jednego dnia się tysiąc osób zapisało. Takie jest zapotrzebowanie. Ja bardzo dziękuję, bo Państwo bardzo dużo zaufania pokładacie w mojej osobie. Obiecuję, że nie zawiodę. Marek Jakubiak był gościem Poranka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 9.42. Radio wnet